Hej. O, jeszcze jestem w Warszawie już po całej wyprawie i stwierdziłem, że może nagram drugą część, jakby niech będzie raportu, ale drugą część podróży aż do urlopowego wyjazdu. Dzisiaj za chwilę jadę na lotnisko. A cieszę się bardzo. I mam w hotelu jeszcze godzinkę do wyjścia, więc pomyślałem, że może nagram, a w podróży już zmontuję. Zobaczę, co sobie zapisałem do tej pory. Ale fajny moment, no. A jest jeszcze jeden temat, który chciałem dodać. Temat jest taki, że zaraz przed wyjazdem w Fundacji Troska Help rozpocząłem rozmowy i już udało się znaleźć jedną dziewczynę, która podejmie się jakby zapakowania wszystkiego, co robi nasza fundacja, w pakiet i poszukania w całych, we wszystkich organizacjach, instytucjach rządowych, pozarządowych na Islandii aplikowania po fundusze i współpracy i pieniądze na następny rok. Mam też taki bardzo podstępny plan, żeby jak wjadę z powrotem na wyspę, to do Troskach ja pójdę, żebyśmy... Kurwa, cały czas wszędzie są jakieś... Odzwyczaiłem się tak cholernie od głosów cywilizacji dookoła, że jest mi ciężko. To jest takie trochę rozpuszczone rozwydrzenie, ale jest moim naturalnym teraz zaadaptowaniem. Było cicho, dopóki nie włączyłem kamery. Żeby trzymał jakiś rytm, żeby pośpiewał, nie? Mam taki podstępny plan, żeby... Jak z tym koniem. Mam taki podstępny plan, żeby jako przyjaciel... Czy mi słyszał? Mam taki podstępny plan, że jak przyjadę na wyspę, to... jak przyjadę na wyspę, to chcę... Chcę razem z Troską Help złożyć do ministerstwa takie aplikacje złożyć, żeby... Podstępny plan jest taki, żeby złożyć do ministerstwa aplikację o dofinansowanie jednego kolejnego stanowiska pracy. I to będzie ekstra, bo stanowisko pracy dla mnie będzie po prostu po to, żeby współpracować z nimi i robić dalej to samo, tylko pod wspólnym jakby brandem dookoła wyspy, ale pieniądze będą przychodzić z państwa. To kurwa nie, no nie, 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 nie. Nie, będę cały wkurwiony opowiadał, więc muszę przerwać. Niestety, nie wiem gdzie to nagle, może na lotnisku. Czy muszą tak panowie napierdalać od bladego świtu? Żeby sobie inteligentnie pospał kapkę dłużej. No i wracając do podróży, skończyliśmy na promie. Prom był fascynujący. Idę na ostatnią kolację, ręcznik się suszy, byłem na basenie. Czuję się jak Rose z Titanica. Chodzę w swojej piżamie, ze swoimi ziemniakami. Nie nagrywam siebie, tylko chodzę po promie. Jak schodzę z tych schodów, jak w Titanicu. Trzy dni spotkanie z Sabiną na Wyspach Owczych. Podczas powrotu pewnie się nie spotkamy, bo w lipcu ma jej nie być, ale może już będzie domek na miejscu, już o tym wspominałem. Jest dla mnie, dla mojego w ogóle właśnie wewnętrznego podróżnika, dzieciaka, to było najpiękniejsza rzecz na świecie. Ten sztorm i 8-metrowe fale i potem spokój i wpłynięcie przede wszystkim w noc, bo
Teraz nie ma w ogóle nocy na Islandii, więc w końcu pierwszy zachód słońca, drugiego chyba wieczoru, trzeciego, ostatniego, kiedy naprawdę to słońce zachodzi tak głęboko pod horyzont, że zaczyna być ciemno, było fantastyczne. I to, że światła Norwegii już po tych trzech dniach na oceanie obudziły mnie przez okno mrugające, to są tak piękne momenty. I tak obserwowania nowo przebijającego się świata w różnych mediach, na różnych płaszczyznach i konsystencjach materiału, stanu skupienia i płynnego, i lotnego, i solid, i stałego. Mógłbym tak podróżować raz na rok, takim dłuższym rejsem. Nie dłużej, bo zamknięcie w jednym miejscu rzeczywiście jest chociaż tam jest wszystko, to jest tak jak zazwyczaj, jak centra handlowe i Las Vegas, po prostu amerykańsko-plastikowo-egipskie. Więc to można się nacieszyć przez chwilę, ale potem to już zaczyna po prostu śmierdzić tym plastikiem, nie? To już jest duża potrzeba, bardzo czuję, że potrzebuję iść do czegoś biologicznie prawdziwego. Zobaczymy, jak będzie z powrotem, czy się uda. Potem wylądowanie w Danii i muszę wam powiedzieć, że po raz pierwszy w życiu całe życie nienawidzę miast. Uciekłem nawet z Reykjaviku, bo było po prostu za gęsto i za głośno. I pierwszy raz w życiu zakochałem się w mieście, jest to Kopenhaga. I w ogóle w Danii. I zaczynam myśleć takimi kategoriami powoli, że dla mnie chcę drogę powrotną skrócić trochę polską, żeby dokleić do Kopenhagi, żeby ją pozwiedzać raz jeszcze. Nie raz jeszcze, tylko pozwiedzać w ogóle dalej. I Kopenhaga i cała Dania jest dla mnie takim tak czysto, spokojnym, przestrzenną, zadbaną ze strony i przemyślaną od strony komfortu człowieka przestrzenią, że czuję się tam po prostu dobrze. I ja zdaję sobie sprawę, że to są pierwsze godziny, jakie w ogóle, i to jest mój zachwyt, po prostu jest zauroczenie podstawówkowe, ale jest, i ten honeymoon face jest, chciałbym poeksplorować jeszcze. I centrum, które jest sklejone jakby z najpiękniejszych części Krakowa, Wrocławia, Gdańska, tylko razy 3 powiększone i razy 10 rozrzucone na 10-krotnie większej przestrzeni. Po prostu kosmos. Wszystko jest fascynujące, i to, że to jest portowe miasto, na wyspach jeszcze rozrzucone do tego, jeju, niesamowite. I tam mam nadzieję, że w drodze powrotnej spotkamy się z nimi. Odpisała mi żona tego Uriego, że spróbuje go ściągnąć, że jest bardzo poruszona tym wszystkim i że pozdrowił Nikolaja, więc myślę, że jak tylko wrócę, to będę się z nimi odpowiem na maila i zaczniemy kontaktować i ustalimy jakoś datę, żebyśmy się w Kopenhadze spotkali, to by było coś. I tam na kempingu poczułem się w ogóle właśnie jak w starych filmach, jak w Dirty Dancing. No one had time of my life. No, I've never felt like this before. Yes, I swear it's true. And I'm holding on to you. I had the time of my life. And I thought I thought I thought boom ba dim da 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 dim da 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 da. No, to czuć, że to jest miejski kemping, ale bije takim spokojem po prostu. I oczywiście sporadycznie przewlekanymi pijakami, ale to standard w ogóle ludzki, nie? Więc. Ale ten komfort, spokój, uśmiechy do siebie, skinięcia głowami do każdego mijanego człowieka, i jakby razem jesteśmy w tej sytuacji po prostu totalnego odłączenia od miasta, zaraz pod miastem, zaraz przy lotnisku, i ludzie się regenerują, jest piękne. I mieszkanie w tym samochodzie i poczucie, że pierwszy raz mam taki pełny experience, właśnie doświadczenie takiego pełnego
kempingu razem z kuchenką, z wodą podgrzaną, z zaparzoną kawą rano, z zachodem słońca, z ptakami, które zjadły mi śniadanie, prądem, moim własnym przedłużaczem. No to jest... To jest... Musiałbym dużo mojej historii życiowej opowiedzieć, żeby jakby wytłumaczyć też moje wzruszenia, jak długą drogę musiałem przebyć, żeby dojść do takiego miejsca. To jest... I teraz w Sosnowcu przed chwilą jeszcze byłem w miejscu, które... Witamy w pierwszym headquarters Fundacji Virtual Dream. Tu moja szafa, tu moje rzeczy, tu już są rzeczy. Tu są również rzeczy. Tu są rzeczy, a tu są nagrody. Podziękowania dla fundacji. Od fundacji mam marzenie. Podziękowania dla wyróżnienie. Kolorofon. Diament Patronite. Diament Patronite. I Disrupt. I TechCrunch. I podziękowania. A i Play. Na tym jest zbudowana cała moja przeszłość. Na setkach pojedynczych. Tu jest United Nations Staff. United Nations Staff. Think Big, TechCrunch w Berlinie. Electronics, Hector 3.0, Internet Extremes. To w Hongkongu, Hong Kong Design Center. Ja najważniejszy. Speaker, to jest też speaker. Kolokwia psychologiczne. Speaker. To w Benjinie, jak się nazywa Benjing? W Szanghaju. To jest dla mnie wyjątkowo wzruszający moment, bo wjeżdżamy w miejsce, któremu zawdzięczam tą podróż, tę podróż zawdzięczam życie, ten szpital, kompleks, który jest za nim. Tak naprawdę, któremu zawdzięczam życie i wczoraj umówiłem się, bo ten ostatni okres był bardzo ciężki i też chciałem przegadać na terapii, którą mam za sobą 8-letnią i 11 lat już prawie po odwyku. A te ostatnie lata były dość ciężkie, obciążenie takim atencją z zewnątrz i widownią, nienaturalnie obciążającą mnie, mocniej niż zazwyczaj. I chciałem trochę rzeczy przegadać, więc ta wizyta w tym miejscu i umówienie dwóch spotkań, jednego na miejscu, a drugiego jeszcze z wyspy, też dała mi bardzo takie poczucie niesamotności w tym świecie realnym, o którą potrzebowałem i którą zaczynam realizować, i czuję się coraz lepiej w tym świecie realnym, i jest on mój, i tworzę swój bąbel taki, którym się przemieszczam, i jest coraz większy. I już dochodzą do niego zapachy i smaki, i coraz jest jakby bardziej przeźroczysty, i coraz więcej widzę, i no, dostrzegam, nawet ludzi do niego zapraszam. Zapraszam czasami bliżej, czasami tylko ktoś może przy bąblu stanąć, ale też... No. No dobra, no i Kopenhaga i te wszystkie kempingi są naprawdę były ciekawe. I potem przejazd do... I wcześniejsza wizyta w Odense. Odense, które jest miasteczkiem, którym nie wiedziałem za dużo i stanąłem tylko po to, żeby nie jechać za długo po tych trzech dniach promowych. To jest mój samochód pod hotelem. Naraz, tylko zrobiłem sobie przerwę spokojną w Odense. Danii. Trzecie co z wielkości miasto, dopiero dowiedziałem się na miejscu. Miałem tam strasznie dużo do przesłania, więc przesłałem te 75 GB, zrobiłem wszelkie obliczenia. 4,7! Co za odgłos. Odkąd 67 km przez godzinę zrobiliśmy i ostatni kawałek w miasteczku toczenia się 70 na godzinę był tak niespiesznie cudowny. I tak spokojny. I z 4,9 spadł do 4,7 miejsko-trasową. No to jest kosmos. No dobra, idziemy do pokoju. Mam do wgrania 66 GB.
66 gigabajtów mam do wyrzucenia. Mam nadzieję, że dzisiaj ten internet hotelowy sobie z tym poradzi, bo to są wszystkie filmy, jakie przesyłam temu producentowi i mają się z nich zrobić nowe filmy 360. Więc kasa dla fundacji musi się udać. Hej, moje małe łóżko. Hej, moje duże, duże kiblo. Hej, moje podwórko. No, ekstra. Ekstra. Przyzwyczajony jestem właśnie do takiego czegoś. Że łazienka jest dokładnie połową mieszkania. Tak jak u mnie. Oh. Hej, dali mi szczotkę, żebym sobie posprzątał. Zajebiście. I patrzcie, moje dwie ulubione rzeczy na świecie. Mam koszulkę z ziemniakami i obraz z kawą. Teraz najważniejsze, czyli wszystkie moje dyski z archiwami. Więc przetestujemy najpierw prędkość. Na fundacyjnym dysku mamy tylko 150 GB wykorzystanych z 2 tera. Tu jest już bardzo dużo 360. Sprawdźmy, jak będą się przesyłały. Ale bardziej upload mnie interesuje niż download. Wow, jest taka sama. Dobra, powiedzmy, że mamy 25 megabitów. Podzielić na 8. 2,5 MB na sekundę. I powiedzmy, że będzie stabilne. 1,5 MB. Na sekundę 42 600 sekund podzielić na 60 750 minut 12,5 godziny. My to będziemy do 11. 20 godzin mamy. Prawie podwójny zapas. Saga Choice. No, trochę się zreflektował. No i jak się okazało, że mam czas i że do rana się wszystko prześlę, to to ruszyłem w miasto i doczytałem i dowiedziałem się, że to jest miasto, w którym urodził się, żył i pracował Hans Christian Andersen. I nagle wchodzę do najpiękniejszej dzielnicy małych mikrodomków, duńskiego spokoju, przytulności, i w oświetleniu zachodzącego słońca i nagle jestem w świecie jego bajek i jego legend i baśni, jego baśni i widzę uliczki, w których siedzi dziewczynka z zapałkami i tam mieszkają w tych domkach wciąż ludzie, chociaż to wygląda jak skansen i widzi czasami przez okno. Naprawdę widać, jak ktoś w małych rondelkach robi kolację i od razu widać tam małą calineczkę i jeżeli dobrze się wespniesz na palce na tych małych domkach, to naprawdę można komuś zajrzeć do poddasza. Potem już zjechałem do drugiego promu i drugi prom był bardzo krótki i tam też miałem swoje historyjki w tym drugim promie, który dowiózł mnie do Niemiec. Tak, lasami gęstymi, już takimi lądowo-europejskimi. I też wjechałem na kemping, który był Dirty Dancing 2. Jeszcze bardziej niż ten pierwszy, bo był w ogóle nie pod miastem dużym. I było tysiące komarów. Ja zapomniałem, że nie ma komarów i prawie żadnych insektów, oprócz tych tak czasami muszek, ale nie tam, nie u mnie. Na Islandii w ogóle prawie nie ma insektów. I naprawdę po raz pierwszy w życiu się ucieszyłem, że jestem cały pożarty. W tych lasach UNESCO jest naprawdę wyjątkowo, chociaż dla mnie wszędzie było wyjątkowo w takim wyposzczeniu leśnym. No, jak ja się cieszę, jakie to jest wszystko fajne, prawie wszystko, oczywiście te momenty, są też momenty zmęczenia i potem
dojazd do Berlina i spotkanie z całą rodzinką. Mamy teraz takie słabsze, słabszy po prostu jakby okres u nas i spotkaliśmy się wszyscy tak, żeby też poczuć, że nikt nie jest sam w tych słabszych momentach, jesteśmy razem i ta wizyta w Berlinie była naprawdę potrzebna i fajna i cieszę się, żeśmy się tak zgrali, więc no, dla fanów Zygmunta, może Zygi ogląda ten, bo jest przecież patronem, dla fanów Zygmunta to zostawię tutaj, jak oczywiście na Dzień Dziecka podarował nam czekoladę z pieniążkami wsuniętymi, papierem technicznym wyciętym, żeby nie dotykały czekolady. Po czym przyniósł swoje radyjko dostrojone do niemieckich, skonstruowane i dostrają do niemieckich tych. Nie dało się złapać berlińskiego, ale dało się złapać polskie w Berlinie. No i pozwiedzaliśmy. Sporo, żeśmy pozwiedzali. Trochę za sporo, nawet jak moje stare kolana. I Berlin był spoko. Bardzo dziwnym miastem. Bardzo dziwnym. Bardzo dziwnym. Jakby tam się nic nie zmieniło. I tak kolorowi, przeróżni ludzie rozsypani. I nigdzie indziej nie widziałem. Nie widziałem za wiele, ale to jest fascynujące po prostu, jak strasznie różni ludzie istnieją na świecie i jakby pozbierać z całego świata tych najmocniej charakterystycznych i tak rozsypać na przestrzeni postsowiecko-modern współczesno-zachodniej, która też jest rozsypana z tych wszystkich niezmienionych w żadnej formie, tylko dobudowanych nowym na starym rzeczy. Madafaka! Jakbym był w National Geographic i tak oglądał po prostu w takim egzotarium zoo ludzkie i go przekroju i rozwoju. I to jest Berlin. No i po Berlinie już zamietałem do Wrocławia na najpiękniejszy dzień. Ależ to był piękny spokój. Jeżeli Kasia oglądasz, to dziękuję za ten dzień raz jeszcze i jeszcze i jeszcze. Od tak naturalnej strony, bliskiej, ciepłej, spokojnej, nie doznałem tego miasta nigdy, chociaż pracowałem tam tyle przecież lat i mieszkałem, ale SUP, rzeka, czaple w centrum miasta i te lilie rozwijają i po Wrocławiu prosto do domu, w domu naleśniki Zygmunta. Sosnowiec był w zasadzie tylko przesiadką do pociągu tu, więc zostawiłem u naszych najważniejszych, najmocniejszego wsparcia mojego sosnowiecko headquarters Virtual Dream, Bartka i Weroniki. Samochodzik jest u nich na podjeździe, jest tam bezpieczny. Bardzo dziękuję niezmiennie za całą pomoc na miejscu i rodzinną, i każdą, i finansową, i patronową. Jestem w Warszawie i za chwilę znikam. I na sam koniec chciałbym jeszcze, zanim puszczę resztę chyba klipów, jeżeli w ogóle, że ta podróż teraz jest możliwa tylko dzięki Oldze. Olga, dziękuję. Największe wsparcie islandzkie fundacji, skarbnik islandzkiej oddziału fundacji. Olga, Polka na Islandii. Polka na Islandii, na pewno wrzucę tutaj napisy, gdzie można do Olgi. Olga opowiada o Islandii. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć różne i dopytać o różne aspekty w ogóle podróży, bycia i po prostu perspektywy Polki na Islandii, to zapraszam bardzo na jej Instagram chyba przede wszystkim, ale dopytam. Olga, bo ja ze swoim już rozmemłaniem i adaptacji do islandzkich warunków, gdzie nic nie trzeba, i wakacyjnym
mindsetem, wyjechałem sobie po prostu na prom i nagle się zorientowałem trzeciego dnia na promie, że przecież ja, żeby wjechać do Unii Europejskiej z nie Unii, to pewnie potrzebuję jakichś papierów, bo nie mam żadnych. Więc Olga załatwiła bardzo szybko papiery, zieloną kartę oczywiście, która jest, tylko fizycznie nie mam. Rzeczy, która nie była, jest załatwiona przez Olgę i ubezpieczenie na Europę. I wszystko zdobyła w przeciągu, nie wiem, 20 minut od mojego telefonu. To jest absurd. Jesteś najlepsza. Jesteś moim prawym skrzydłem. Dziękuję za ten spokój ducha w tych nagłych takich... Kurwa, jeszcze to... No i cała pomoc też przy zakupie auta jest nieoceniona i w ogóle w całej tej drodze. Więc Olga, bardzo Ci dziękuję tutaj osobiście i publicznie, i grupowo, i patronowo. I chyba tyle. I teraz będę to montował, podróżujemy na lotnisko. Muszę się jeszcze tutaj dopakować, pokażę Wam, jak wygląda cała reszta. Walizek, baterie, wszystko idzie do podręcznego i malutka walizka miała być podręczna, ale niestety nie mogę pewnych rzeczy zabrać, więc tutaj są drony, kamery, baterie i tutaj za chwilę będziemy montować. Pozdrawiam z drugiej strony Warszawy, tej niecentralnej. I dobrego, nie wiem co dzisiaj jest, więc dobrego wszystkiego. Nie mam na parę, 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 nie mam na parę